Was bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym, 16 czerwca. Na ten dzień mamy wyznaczone dwa fragmenty z Pisma Świętego. Pierwszy z księgi proroka Zachariasza, z 3 rozdziału, 4 wiersz. Oto ja zdjąłem z Ciebie Twoją winę i każę Cię przyoblec w szaty odświętne. I drugi fragment to z listu apostoła Pawła do Efezjan, 2 rozdział. Łaską zbawieni jesteście. Moi drodzy, te dwa fragmenty, które dzisiaj Kościół kładzie na nasze serca, przede wszystkim powinny nas wypełniać radością. Niesamowitą radością, że Pan Bóg zbawia każdego człowieka. Pan Bóg zbawia i wychodzi do tego, który przyznaje się do Jego nauki, który chce trwać przy Jezusie Chrystusie, który przede wszystkim jest dobrym uczniem i uczennicą Jezusowych nauk. My jako ludzie wiary chcemy trwać przy Jezusie, chcemy z Nim iść przez życie, chcemy się wypełniać Jego Słowem, chcemy na tym Słowie budować swoją wiarę, a przede wszystkim chcemy być przepełnieni nadzieją. Nadziei potrzebujemy. Nieraz codzienne doświadczenia, trudy życia podcinają jakby skrzydła naszej nadziei. A przecież w Jezusie Chrystusie zawsze tą nadzieję mieć musimy, że będzie dobrze. Że jeśli wierzę, jeśli ufam Panu, On tak poprowadzi moje ścieżki, moje życie, że wszystko, co trudne, wszystko, co skomplikowane, znajdzie swój dobry koniec. Moi drodzy, i właśnie to są te słowa apostoła Pawła. Łaską zbawieni jesteście. To jest wielki, niesamowity dar, który Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie, który umiera za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Tam oddaje największą służbę miłości. Na tym krzyżu, który często jest odrzucany, który często może zupełnie inaczej jest wykorzystywany w naszym społeczeństwie, w tym krzyżu dokonuje się dzieło zbawienia, dokonuje się dzieło miłości nad człowiekiem. To jest niesamowite, bo Jezus Chrystus, który był przecież człowiekiem i Bogiem, zarazem musi umrzeć i umiera, abym ja, grzeszny człowiek, często zaplątany w codzienne sytuacje, często upadający, często zapominający, że jest dzieckiem Bożym, że jest uczniem i uczennicą Chrystusowym. Zapominamy o tym często, moi drodzy, bo nie zawsze wypełniamy ten piękny, a jakże trudny dla nas nakaz miłości. I właśnie nad tym dzieckiem, które nieraz się gubi, szamota w tym świecie, który nie wie, jak ma postępować, jak ma dalej żyć, sam Bóg w swojej nieocenionej miłości lituje się i daje nam darmo. Zupełnie darmo z łaski zbawienie. To jest piękna wiadomość dla każdego z nas, która powinna nas przepełniać radością, ale przede wszystkim powinna nas powodować do wiary, do zaufania. A co za tym idzie? Do życia według Bożej woli. Według Jezusowej woli, która uczy nas wsparcia dla biednych, pomocy niepełnosprawnym, które uczy nas szukania tych, którzy są zagubieni, wykluczeni, odsunięci na margines, wyłączeni nieraz ze społeczeństwa. Właśnie ci powinni być celem naszego zainteresowania, bo oni potrzebują najwięcej świadectwa miłości, aby móc tą drogę do Boga odnaleźć i na nowo poukładać swoje życie. Dlatego, drogie siostry i bracia, zachęcam Was w ten czerwcowy czas, piękny, wakacyjny już prawie, abyśmy nie zapominali o wielkiej łasce Jezusa Chrystusa,
o wielkiej miłości Bożej do nas skierowanej i każdego dnia na nowo chcieli służyć Panu poprzez służbę bliźnim. Zostańcie z Bogiem. Dobrego i błogosławionego dnia. Amen.